was bardzo serdecznie z tej strony Ninja, a dzisiaj rozpoczynamy kolejny gameplay z gry Stronghold, twierdza. Oj tak, moi drodzy, dzisiaj zaczniemy sobie budować małe zamczysko. No, w sumie może nie tak małe, zresztą sami to za niedługo zobaczycie, co nam coś takiego wyjdzie, ale jak widzicie, mamy tutaj już nie taki mały arsenał, jak to mieliśmy w poprzednich misjach. Dobrze, na początku zajmijmy się ekonomią. Słuchajcie, naszym celem głównym jest po prostu utrzymanie linii obrony, że tak powiem. Mamy tutaj parę niedźwiedzi, które mogą na początku co nieco przeszkadzać nam, ale proponuję, z racji tego, że za bardzo, no, póki co łuczników na starcie nie mamy, to wybudować tutaj parę chatr właśnie myśliwych. Niedźwiedzie atakują i żeby ci myśliwie sobie fajnie tutaj poradzili z nimi. Oczywiście drwale też sobie z nimi poradzą, ale myśliwi za pomocą łuków znacznie lepiej i sprawniej sobie będą z nimi radzili. O, widzicie zresztą sami. Więc jest to taki niemały bonus na start. Dobra, ale wypadałoby też budować co nieco tutaj żarcia dla naszych, nie? Można tutaj tego zbudować. Dobra, farmę pszenicy budujemy tutaj obok. Na razie dwie wystarczą skłonności. No, pracowników oczywiście, że jest póki co za mało. Dobra, przeciwnik, z tego co się orientuje, będzie przychodzić stąd. Nie wiem też, czy stąd czasem nie będzie. No, będzie również i stąd, ale spokojnie sobie tutaj podziałamy. Potrzebujemy też kamieniołom na starcie. Dobra, mury. W zasadzie możemy już co nieco budować. System budowania zamku, to jest rewelacja, naprawdę, twierdzy. Czysta zabawa. Nic lepszego po prostu niż budować zamki w twierdzy. No, nie można robić w zasadzie. Dobra, my sobie wybudujemy takie zamczysko o planie, że tak powiem, takiego sześciana. No, nie będzie to dokładnie taki sześcian, ale będzie to coś na wzór przypominającego sześcian. Taka konstrukcja zamku jest bardzo dobra. Głupie sarny, wypierdzielać mi stąd. No dobra, trudno. Będzie tutaj tak właśnie to ułożone. Ale jak widzicie, musimy teraz to jeszcze zabezpieczyć się z tej strony, bo podejrzewam, że przeciwnik i tak mógłby się tutaj właśnie przedostać. O tak, mógłby. Ale już nie może, więc fajnie się tutaj już obgrodziliśmy. Jak widzicie, cały tutaj ten kanion, no szkoda, że niestety tutaj nie można wyjść. Tutaj można byłoby budować fenomenalne takie właśnie zabudowanie zamkowe, które bardzo by nam na pewno pomogło w trakcie rozgrywki. Ale spokojnie, jest tak, a nie inaczej, nie narzekamy. Dobra, tutaj niech mają jakieś żarcie, trzy piekarnie na start. Okej, tu już wszystko mamy w zasadzie zapewnione póki co. Teraz pójdziemy w militarną stronę. Kurczę, jak tak się zastanawiałem, cholerka już jest. Ja dzisiaj nagrywam to w środę wieczorem, tak, jest dzisiaj środa jeszcze. Jeszcze, bo za 15 minut już nie będzie środa, a będzie czwartek. No a tutaj premiera twierdzy, kurczę, Krzyżowiec 3 do 23, no to już naprawdę za niedługo, więc codziennie będą się w takim razie ukazywać gameplaye z twierdzy. No nie mam innej możliwości, jeżeli chcę to w miarę nadrobić, skończyć to przed czasem, o ile się uda. Jak się nie uda, to wiadomo, będziemy serię przeplatać, więc nic na pewno nie stracicie. Ale kurczę, my tu gadu, za mało, a wiecie co? Aby ten obiekt, a nie mamy militarii jeszcze żadnej. Przyjdą ludzie szczura i co? Będziemy, że tak powiem, za przeproszeniem, w czarnej dupie. Ale spokojnie, nic tam szczur nie zrobi. Tutaj ładnie obudujemy warsztaty łucznicze. No właśnie, drewienko idzie z fajną dostawą. My walniemy podatki na minus 4. Na razie żarcie nie będziemy im podawać. Na razie niech ta populacja spada. To nic tam w zasadzie takiego nie zrobi. A że tak powiem, póki co, no, populacja sobie może spadać, a pieniążki będą do nas trafiać. No, więc na razie poddani może nie będą nas specjalnie darzyć jakąś wielką sympatią. O proszę, no dostaliśmy łuki 8 na start, zauważyłem nawet, że mieliśmy tutaj jakieś zapasy dodatkowo od razu dostępne. No właśnie, nie mamy kamienia, więc jak tu zrekrutować, cholerka? Musimy przecież kamieniołom pierdzielnąć, więc zaczynajmy, im szybciej tym lepiej. Łuk zaprzęgowy 10. Twierdzy krzyżowy, z tego co pamiętam, kosztował równe 5 i wydaje mi się, że było to bardziej adekwatne niż do tego, ile po prostu ilości jesteśmy w zmuszeni wybudować tych wołów zaprzęgowych. Budujemy na razie 2. Na razie to wystarczy. Szkoda, że na początku nie wybudowałem tych koszar, byłoby bez problemu. No tak to musimy czekać na dostawę tego cholernego kamienia, a targowiska póki co tutaj nie możemy wybudować. Ale spokojnie, damy radę. Twierdza i tak jest zabudowana, więc póki co, no nie ma co narzekać. No, ludzie szczura łatwo się tutaj nie dostaną w każdym moim razie. Czekaj, muszę się upewnić, czy to jest na pewno dobrze tutaj zabunkrowane. No, nie no, na maksa jest zabunkrowane, przejścia nie ma. Dobrze.
Lord sobie spaceruje elegancko, bo nas widzi z czysku. A spada, ja wiem o tym, że spada, ale jak widzicie, mamy już teraz więcej zasobów żywności, więc możemy bez problemu wrócić na 4. Może na razie jeszcze nie, na razie poczekamy, aż to zejdzie do 50, a póki co będziemy, że tak powiem, czerpać hajs od naszych poddanych. A w międzyczasie budujemy sobie jeszcze kolejny warsztat łuczniczy, dokładnie żeby było ich 5. 5 warsztatów łuczniczych w zupełności nam wystarczy do końca rozgrywki, to jest wręcz aż za dużo, bym powiedział. No ale dobra, wybudujemy jeszcze też również jedną piekarnię. 4 na razie wystarczą. Dostawy drewna póki co jeszcze nie mamy, ale idzie tutaj sprawny drwal, więc szybko ją dostaniemy. No, więc bardzo fajnie, że po prostu gram na tym, na 90, na tempie gry 90, bo ja wtedy gra idzie rozgrywka idzie bardzo przyjemnie, szybko i energicznie, że tak powiem, więc również nadaje się to najlepiej do komentowania, bo po prostu nie czekamy, jak te głupki, o właśnie, na populację spada, złoto, więc musimy tutaj uważać. No, dobra. Damy teraz wam na minus 2, a podniesiemy rację na plus 4, bo kasę mamy na razie dość na rekrutację żołnierzy, więc nie będziemy narzekać. Po co mam się potem przed kimś płaszczyć? Ale śmieszne. Czekamy na rozkaz. Dobra. Nam nowych rekrutów. Teraz zrekrutujemy sobie naszych żołnierzy. O, jak widzicie właśnie, tutaj nasza ludność już buduje domki fajniejsze. Z czasem właśnie będą wyglądać coraz lepiej, coraz lepiej, coraz lepiej. Więc widać, że naszym ludnościom żyje się coraz lepiej. Już tak naprawdę ani ząb nie trzyma się to, że tak powiem, popularności naszej. Wow, potrzeba nam nowych rekrutów. Jakieś polecenia? Wystawmy ich tutaj. O, no proszę, nawet macie drabiniarzy. Czekamy na potrzeba nam nowych, ale czekamy na rozkazy. Mi nic tam nie zrobię. O kurwa. No tak, poziom normalny ninja, tu z katapult się nadpierdziela. I tam, rozwalimy ich raz dwa. Nie macie szans. Oni tutaj padną raz dwa, tylko kurczę, ten kamień nie mogą rozwalić. O, przerwali nasze mury. Ciachaj go! Ciachaj, myśliwy! Myśliwy! Dziabaj go! Popularność rośnie. No. I po pierwszym ataku szczura. W zasadzie nic tam tak naprawdę nie zrobi. No cholera, zniszczył mi mój warsztat łuczniczy. Oj, nie, 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 szczurze. Na kolejny atak się lepiej przygotujemy. Wierzcie mi. Nic tam nie zrobicie, a dostawa kamienia idzie już. Dobra. Walniemy warsztat łuczniczy. Tutaj odbudowaliśmy. O, jak widzicie, tu nam się coś zabugowało, ale to powinno... No kurczę, nie przestanie w tym momencie. No nic, trudno, bugi się zdarzają, więc bądźmy zrozumiali. Patrzcie, teraz zrekrutujemy kolejny oddział łuczników, więc mamy już ich naprawdę bardzo sporo. Panie, jakieś polecenia. I to wszyscy w pełnym zdrowiu. Mieszkańcy położonych dalej wiosek tutaj widzieli oddział wojsk szczura, który zmierzał w tę stronę. Uwielbiam ten tekst. Słuchajcie, zabudujemy na razie tutaj generalnie tylko i wyłącznie warsztaty po to, aby uchronić je najzwyczajniej w świecie przed atakami szczura. Idzie kolejna dostawa drewna, wiecie co, ja przetransportuję kilku łuczników tutaj, żeby działali też po tej stronie. Mimo wszystko bardziej będziemy się skupiać na tej tu. Już tam zmierzamy. Ale jak sami widzieliście, ten szczur chyba idzie z zupełnie innej strony teraz, więc tych tutaj musimy przetransportować jak najszybciej to możliwe na wieżę z tej strony, ponieważ tutaj będą najbardziej produktywni. A tutaj się zabudujemy. Jakieś polecenia? Więc jak widzicie, oni będą dostawali teraz ładny wpierdol, że tak powiem, od naszych. Dobra, nawet nie zdążyliście dojść, o jakże mi przykro. Jakże mi przykro, że jesteście tacy słabi. Przetransportujemy łuczników tutaj, może będzie teraz szansa, żeby ich dopadli. Ruszamy na pierwszy. Chyba jednak nie. Czekajcie, nie idźcie tędy. Tędy! Bo to się nigdy nie skończy. Strzelajcie do nich! Wciąć. Ruszamy! Już tam zmierzamy. Wow! Karbować się! Szczur zrobił chyba jedną z najgłupszych możliwych rzeczy, jakie w zasadzie mógł zrobić. Jak mi się przynajmniej wydaje. No, otrzymaliśmy już kolejną dostawę kamienia, więc fajnie, zamek możemy już chyba prawie cały zabunkrować. No, jeszcze nie cały, ale prawie cały. Okej. No, większość murów mamy już bardzo fajnie zabudowane. Dalej wiosek widzieli oddział wojsk szczura, który zmierzał w tę stronę. Wyruszamy. A nie chcę widzieć! Nie chcę widzieć! Już tam zmierzamy. Już tutaj fajnie, strategicznie, że tak powiem, będziemy rozstawiać w odpowiednich miejscach. Ruszamy natychmiast. Tak, żeby nic tam kompletnie nie mogli zrobić.
No, będziemy ich trzymać tu, a jeszcze dodatkowo czterech łuczników walniemy z tej strony tutaj, żeby byli na tej wieży. Tutaj mury zamkowe też możemy już fajnie sobie właśnie w tym momencie praktycznie całe zabunkrować. Więc jest bardzo dobrze, jest bardzo dobrze. A jak widzicie, atak jest skoncentrowany bardziej z tej strony, więc żołnierze jak najbardziej mamy dobrze ustawione. Jeżeli ktoś się przedostanie tutaj, no to szybko zginie. Dobra, zobaczcie, jak sprawnie sobie nasi łucznicy z nimi poradzą. Bez najmniejszych problemów, nikt nie dojdzie, nikt nam nic nie zrobi, wszyscy padają jak muchy, oni nawet nie zdążyli podejść tu. No i koniec tego wszystkiego, a jest to właśnie chyba przedostatni atak wojsk szczura. Bardziej mnie denerwuje to, że ci tu przeszli, strzelać tą katapultę. Widzicie? No. Mały rozpierdziel nam zrobił, ale co tam, tyle co nic. Szybko i sprawnie się teraz odbudujemy, wybudujemy drugi, a nawet 3-4 kamieniołomy, żeby to jak najszybciej i sprawnie tutaj nam poszło. Zatrudnimy też więcej mieszkańców. Znaczy zatrudnimy, wybudujemy przez to, będziemy mieli więcej mieszkańców, żeby uzyskać więcej tego kamienia, nie? Bo jak widzicie, małe tutaj straty są, ale nie są to w żaden sposób straty takie, które by mogły jakoś tam nam źle wpłynąć, żeby coś się jakoś źle potoczyło dalsze losy bitwy. Twoje przeznaczenie wkrótce zatriumfuje nad tym zbiegowiskiem, które nazywasz swoją armią. Dupa. Zwiadowcy donoszą, że silny oddział wojsk szczura maszeruje w naszym kierunku. Wyruszamy. Silny oddział wojsk szczura. Potrzeba nam broni. Wiesz, nie mnie się boję. Czekamy na rozkazy. Jakieś polecenia? Za mało kamieni wojska szczura atakują. Ło, no proszę, jakie zaskoczenie. Szybko, przetransportujmy tylko żołnierze z tej strony tu. Już tam zmierzamy. Na mury zamkowe, żeby sobie sprawnie z nimi poradzili. I rekrutujmy tych łuczników tylko jak najwięcej możemy. Walniemy, kurczę, nie mam kamienia. Chciałem zrobić schody. Ale tych łuczników się najmniej obawiam, bo oni pójdą w pierwszej kolejności. Z tej strony to jest najgłupszy atak szczura, jaki mógł być zapuszczony. Uwierzcie, no z tej strony on nic nie zrobi, przecież tutaj tak dobrze zabunkrowałem, że on właśnie stracił w tym momencie praktycznie. Więc tak to wygląda, no. Z tej strony, no, przetrafiają na fortecę nie do zdobycia, że tak powiem. Mają olbrzymie problemy i nic nie są w stanie nam zrobić. My tutaj otworzymy nawet bramę, a na tych łuczników wywalimy do przodu tutaj, a oni już sami doskonale będą wiedzieli, co należy z nimi zrobić. Jeszcze katapultę. Strzały gotowe. Poczekajcie, bo tu jest jeszcze... Bo to jest oddział łuczników. Proszę bardzo, nikomu nie pozwoliliśmy nawet uciec. Ruszamy. I to lubię. A misja zakończyła się powodzeniem. Czekamy na rozkaz. Więc jeszcze. Potrzeba nam nowych rekrutów. Potrzeba nam broń. Ale czekajcie, jeszcze? Wiadomość od szczura. Pokonaliśmy. A to ci kłopot. I och, znowu przegrałem. No cóż, szczurze. Bardzo mi przykro, ale jesteśmy lepsi. Zwycięstwo. Tak jest. O, siła. Posłuchajmy więc. Znowu to samo. Szczurek płacze! Ale tracę hrabstwo za hrabstwem. Jeszcze chwila i będę zupełnie zgubiony. A żebyś wiedział, już prawdopodobnie jutro. Chyba powinienem pojechać na tył i sprowadzić posiłki. A dupa, i tak wam nic nie dadzą. Co? Pojechać na tyły? Czyż nie będzie prościej sprowadzić wojska przez posłańca? Nie. Ależ skąd? Nie masz się zresztą czym martwić. Wrócę, zanim zdążysz się zorientować. Do zobaczenia, mój zaufany przyjacielu. Do zobaczenia. Wąż coś knuje. Tak mi się wydaje. Wiecie? Ale popatrzcie, to tylko dwie ziemie szczura. Teraz zajmiemy się neutralną krainą tutaj z boku. To misja będzie bardzo fajna. Ja ją strasznie lubiłem. Misja 7. Przełamanie oblężenia. Zanucę wam piosenkę z odległej przeszłości. O kłamstwie i zdradzie płynącej z ust szczura. Lecz przybył wódz prawy z gniótu niegodziwości, a deszcz strzał niebo zaćmił niczym chmura. Pośród wojów trwoga jak fala wzrastała, śmierć na polu bitwy swe żniwo zbierała. Szczura, tak to szczura, bliski jest już koniec, na kolanach klęknął, w prośbie składa dłonie.
No, władzen nas go wyśmiał. Bardowie w całym kraju czynili co mogli, aby podkopać autorytet szczura. Tymczasem, gdy sądy lorda Wełnowora okazały się mylne, ser Długoręka objął przywództwo. Wkrótce dotarły do ciebie wieści, że lord Manikin, znany ze swej chwiejnej postawy, Manikin, odważył się chwycić za broń przeciw wrogom i stanął z tobą w jednym szeregu. Swój głup! Pomożę mu! Wilk! Depucel. Musisz się zająć lordem Manikinem. Jeśli jeden możny powstaje przeciwko nam, za chwilę uczynią to pozostali. O! No cóż. No nieźle. Najpierw muszę odzyskać swoje ziemie i... Nie mam dość wojsk, więc... Czekam na posiłki od... Dosyć! Zaatakuj natychmiast ziemię lorda Manikina, albo zawiśniesz na sznurze. Szczurze! Patrzcie, jaki posłuszny, biedny szczur. Kretyn. W uznaniu twoich zasług mianuję cię wodzem wszystkich wojsk rebelianckich. Jak miło. Zapracowałeś na ten zaszczyt. Twoim pierwszym zadaniem będzie pospieszyć z pomocą lordowi Manikinowi. No dobra. Wrogie wojska oblegają jego zamek. Lord Manikin został zaatakowany. Pomożemy zamek lordowi. Jest atakowany! Szybko! Rozkaż ludziom, aby zajęli pozycję na murach! Wojna! Już, Maria, coś się dzieje! Szybko, bierzemy uczników tutaj i pomożemy! Proszę, już tam zmierzamy! Marne pachołki jakieś! Nasi włóczniczy... W zasadzie nie będziemy ich na razie wykorzystywać. Oni będą taką bardziej pomocną stroną tutaj, w razie czego. Oni nie powinni się przedostać, ale jakby co... Zobacz, transportują się na mury. O nie, 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 wypierdzielajcie na mury, wypierdzielajcie na mury, wypierdzielajcie na mury. Szybko, ruszycie, ruszycie, wypierdzielajcie stąd. Wypierdzielajcie stąd, ruszycie. Szybko, 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 na mury tutaj. Nasi włóczniczy sobie sprawnie powinni z nimi poradzić, bo musieliśmy już kuźwa wycofać na drugą linię obrony. Szybko, 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 szybko! No nieźle, 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 nieźle. Zaskoczyliście mnie tutaj. Zaskoczyłeś mnie. Szybko, mogę coś robić? Tutaj mogę. Ja pierdolę. Nie, ja w to nie wierzę. Wiadomość od szczura. A więc moja słowna armia ponownie triumfuje, a ty przechodzisz do historii. Przegrałem! Zostałeś pokonany. Nie wierzę! Jeszcze raz! Zamek jest atakowany! Szybko! Rozkaż ludziom, aby zajęli pozycję na murach! Nie ma sprawy! Już to robimy! Zmierzamy. My czekamy wszyscy na tutaj wypierdzielamy od razu! Do zamku, do zamku! Czekamy na rozkaz! Potrzeba nam nowych jednostek! Rekrutujcie więcej uczników! Uczniki są nam cholernie potrzebni. Musimy ich tutaj przytrzymać i przez to damy radę. No to jest jedyne, co możemy w tej sytuacji... Czyby cygan? A niech oni przechodzą teraz tutaj na mury. My ich w razie będziemy tutaj powstrzymywać. Widzimy tutaj mocnego supporta od naszych uczników. W taki sposób tutaj możemy się bez problemu obronić. Naprawdę nie jest skomplikowane. Troszeczkę mnie powiedzą, bo właśnie wierzę dawno nie grałem, a... No i tyle w temacie. No ninja raz przegrał i teraz mi to będziecie pewnie wypominać do końca całej serii, że szczur rozwalił ninja. Nie, wycofajcie się. No zobaczcie, co będzie, że sobie z nim poradzą. No. Dokładnie tak. Obrońcy zamku trzymali się dzielnie. To im trzeba przyznać, trzymali się dzielnie i to bardzo dzielnie, a my póki co musimy bardzo szybko pójść w ekonomię z zamku. Potrzebujemy jak najwięcej łuczników i bardzo będziemy potrzebować też pikinierów. Pikinierzy się nam cholernie przydadzą. W tym wypadku musimy zyskać teraz dużo podatków niestety od naszych żołnierzy, a my tutaj pozyskamy jak najszybciej farmy pszenicy, które można wybudować na szczęście tutaj. Za mało pracowników. Więc nie ma źle, nie ma źle. Ale ja sobie, dobra, nie będę teraz szpanować, tylko zwolnię tempo rozgrywki od czasu do czasu. Przynajmniej teraz tutaj. No już wszystko zrobiłem, co w zasadzie mogłem, więc mogę, kurde, podatki! Macie, szybko. Ludność nam nie może opuszczać. Dobra.
Okej, okay, udało nasze się. Nasze zapasy żywności kurczą. Dobra. Potrzebujemy teraz szybko wybudować kilka piekarni. Dobra, póki co nasi ludzie sobie tutaj sprawnie działają. Jak jest z drwalami. Wiecie co, przydałaby nam się tutaj... No nie, no tego potrzebujemy znacznie więcej. Potrzeba drewna. To ewidentnie. A jak z drwalami sytuacja? Gdzie oni muszą latać po to drewno? Są bardzo słabe. Oj, daleko. Niestety daleko. A targowiska też tutaj nie mamy. Są moczary, tylko no jest nic też na tych moczarach. Póki co wykorzystać nie możemy. A piekarnia jest w cholerę daleko. Nie wiem, co za kretyn ją tam budował. Oczywiście pewnie musiał to być jeden z tych zapasów pięknych lurgów, nie? Stan skarbca. Dobra, my tutaj walniemy teraz im nieco tutaj na minus 4 póki co. Będzie nam, bo zależy mi na to, żeby szybko budować chociaż ten, jedną od pikinierów. Kurde, potrzebujemy drewno. Szybciej. Zapasy drewna są zbyt szczupłe. Drewno, ja wiem co muszę zrobić, przecież na cholerę mi to drewno tutaj. Skasować to wszystko, przecież nikt się tym kuźwa nie zajmie. Musimy pozyskać surowiec. Dobra, tempo gry sobie nieco zwolnię jeszcze. Okej, dobra, jest i drewno. Przede wszystkim potrzebujemy więcej tych chłopów tutaj. Prawie nie mamy już żywności. Okej, 3 może wystarczyć na start. Ale potrzebujemy bardzo szybko pikinierów. Pikinierze to będzie podstawa teraz. Wybudujemy od razu ze 2. Przynajmniej chciałbym od razu ze 2 walnąć. No jeszcze nie mogę, bo brakuje mi złota cholernego. Wolnych kwieci też nie mamy. Spichlerz, nie złoto wpływa do naszego skarbca. A piekarnia póki co świeci pustkami. Dobra. Udało się nam, póki co. Zapasy w Pochęki chleba wędrują do nas. Aby ten ale jeszcze. Jeszcze to nie jest to, kochani. Jeszcze to nie jest to, póki co. Ludzie przybywają do nas. No i tak. Na razie to najlepiej jeszcze nie jest. No prawdopodobnie wytrzymali bytkę na tak. Nie żadnego pracownicy. Nie, na razie możemy tylko włóczników rekrutować, ale sami włóczniczy też będą ok. Na pewno będzie to lepsze niż nic. Dobra, póki co przychodzi nam troszkę tych ludzi tu. Prawie nie mamy już żywności. A kiepsko mamy z zasobami żywności, muszę wam przyznać. Mamy kiepsko z tym. Potrzeba nam nowych rekrutów. Dobra, rekrutuj kolejnych. A my tutaj... O kurde. Musimy się zabunkrować. Musimy się tutaj zabunkrować, więc ustawiłem tempo gry jak najniższe. Tylko i wyłącznie z tego względu, żeby mocne tutaj mury im postawić, tak żeby naprawdę łatwo nie mieli przejść. Okej, dobra, no z tej strony. Innej sytuacji póki co nie mogę zrobić. Więc dobra, walniemy łuczników na szybkości tu. Ale jeszcze jedną rzecz muszę zrobić. Otóż skasuję co nieco tutaj tego. Dobra, 3 powinny wystarczyć. O właśnie, na budowę schodów tutaj, żebyśmy mieli od razu schody do naszej wieży. Przez to łucznicy będą mogli sprawnie otrzymywać i szybko przedostać się na drugą linię ochrony w razie czego. Rozumiecie, wiecie o co mi chodzi. Ruszamy natychmiast. Jakieś polecenia? Dobra, więcej łuczników. Potrzebujemy łuczników. Każdy łucznik jest teraz na wagę złota. Czekamy na rozkazy. Wojska szczura. Troszkę przezmieniłem, muszę przyznać, szczura w tej misji. Dobra, zobaczmy co to w ogóle jest. Nie jest źle, muszę przyznać. Nie jest źle, naprawdę nie ma ich tam nie wiadomo ilu. Nasze coś, ale nie mamy złota. Cholera. Potrzebujemy na szybkości złoto i to możliwie jak najwięcej. Zaraz się szykuję do ataku. O, właśnie, już to zrobię w tym momencie. Łucznicy w gotowości. Szybko, łucznicy. Na mury, atakować ich. Dobra. W razie czego nasi łucznicy bardzo szybko mogą przedostać się na drugą linię obrony. Odszukać. Dobra. Celować spokojnie. Strzały gotowe. Harbować. Ładować drabiniarzy. Drabiniarze! Oni nie mogą przejść. Harbować strzały. Dobra, drabiniarze załatwieni. Ruszamy natychmiast. Wyruszamy. Kurwa. Dokąd tym razem? Druga linia. No to... drogę. Czekajcie, oni będą prowadzić, a nasi łucznicy będą ich sprawnie odstrzeliwać. Dobra, musimy uważać, żeby nie zabijali nam mieszkańców, czyli będą zabijać mieszkańców. Sprawy nam nie mają problemu, muszę przyznać. Dobra, słuchajcie, mam teraz dobrą taką ciekawostkę dla was. Zniszczcie sami czasem waszą po prostu... Kurde, gdzie jest moja myszka? Pojawiła się. No, kurde, zniszczcie czasem...
No tak, nie mogę teraz jej zniszczyć, ponieważ za blisko są wrodzy żołnierze. Ale spokojnie, ten atak bez problemu przetrwamy. Jak widzicie, sprawić coś zapunktowanie, żeby jej gówno nam zrobią za przeproszeniem. My też wyjdziemy nie pod górę. Musimy uważać, żeby po prostu nie wpuszczać ludzi na drabinach. Jeżeli nie będziemy wpuszczać drabiniarzy, to bardzo sprawnie sobie z nimi tutaj poradzimy. Teraz jedyne, co musimy zrobić w zasadzie, to nieco usprawnić nasze mury, ulepszyć je. One są odpowiednie, taka grubość muru na 3 wystarczy w zupełności. Jak widzieliście, nie mieli szans, żeby się przedostać przez nie. Nawet na 2 mieli bardzo ciężko. Tylko, że pamiętajcie, że każdy kolejny atak no jest mimo wszystko silniejszy, nie? Więc bierzcie to naprawdę cholerka pod uwagę. Czekamy na rozkazy. Potrzeba nam nowych rekrutów. Ale spokojnie, bez najmniejszych problemów. Czekamy póki na co poradziliśmy sobie ze szczurkiem. A wojsk, jak wiecie zapewne, mamy coraz więcej. No potrzebujemy więcej tego kamienia, więc także wybudujemy sobie te 3 kolejne wozy zaprzęgowe. To powinno wystarczyć, ponieważ i tak tam tego jest za dużo. A no do Możesz ostatniej bitwy coś. Pozostało już, jak sami widzicie, naprawdę niedużo, ale no, ostatnia linia obrony wcale nie ma się tak... najlepiej. Przede wszystkim tutaj słuchajcie, z tej drugiej strony możecie też to zniszczyć, bo zyskacie przez to więcej drewna. A drewno, jak sami wiecie, no przydaje się, tylko cholerka, nie możemy teraz go ani za bardzo sprzedać, ani nic innego z nim zrobić. Czekamy na rozkaz. Potrzeba nam nowych rekrutów. Potrzeba nam nowych rekrutów. Ja tak powiem. Potrzeba nam nowych rekrutów. Potrzeba nam nowych rekrutów. Potrzeba nam nowych rekrutów. Potrzeba nam nowych rekrutów. Ruszamy na tych. Potrzeba nam nowych rekrutów. Dobra. Brama została już teraz dobrze tutaj usprawniona, ale musimy uważać, żeby czasem nie iść takiego błędu, żebyśmy nie popełnili, bo tutaj... nie możemy tam dojść. No i co ja muszę zrobić z tą... No proszę, a udało się jakoś przejść mu, więc bardzo dobrze, że się tak udało. Ale mimo wszystko walniemy tutaj drugie schody. Ach tak, teraz no, tutaj... się martwić. Moje armie zaraz cię dopadną. Jakieś polecenia? Musimy postarać się ich tutaj wrzucić na tą wieżę jeszcze. Żeby tam jak najwięcej mogło się dostać do serii, no ale jak widzicie, jest ciężko i raczej nie mogą, więc póki co zamunkrujemy ich tutaj, żeby byli po tej stronie bardziej. No a tutaj wiadomo, zrobimy, postaram się zrobić jeszcze tą trzecią linię. Jeżeli się uda jakiś wóz zaprzęgowy zdąży dojść, to będzie super, ale jak sami widzicie, na razie nie można tutaj tego zbudować. Rekrutów nam brakuje, więc nie jest tak za wesoło. Szybko potrzebujemy nowych łuczników, którzy wejdą nam tutaj na wieżę i będziemy musieli od razu nimi wychodzić. W momencie, kiedy zawieje róg, to atak się rozpoczyna. I teraz musimy wszyscy skupić największą uwagę na to, żeby rozpierdzielić tych drabiniarzy. Jeżeli drabiniarze zostaną od razu zniszczeni, odszukać cel. To, że tak powiem, jest już od razu po nich. Działać drabiniarze, drabiniarze, drabiniarze są najważniejsze. Drabiniarze, 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 drabiniarze! Nie mogą tu przejść, nie mogą tu przejść, nie mogą tu przejść, nie mogą tu przejść. Drabiniarze, drabiniarze, drabiniarze! Drabiniarze! Celować spokojnie. Działać ich tu, działać tu, działać tu, drabiniarze, 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 drabiniarze. Dobra. Celować spokojnie. Drabiniarz! Panie, nie możemy tam dojść. Już nam zbliża. Druga linia. Nie mamy innej możliwości, drabinierzy tutaj klucze z hanku nam cholera z tyłu, więc nie było innej możliwości, że tak powiem, żebyśmy to jakoś przetrzymali. No ale dobra, teraz rekrutujemy około kolejnych 10 łuczników, więc bez problemu sobie poradzimy. Ta misja to jest tylko już i wyłącznie teraz kwestia czasu, a bramę sam położę na powitanie, zapraszam, chodźcie do mnie. Kurde, niepotrzebnie ich wysłałem. W sumie to jak to potrzebnie. Proszę, to przecież sobie jeszcze muśnicy można by sprawić w taki sposób. Okej, słuchajcie, dziękuję, przetrzymamy tutaj co? Zrekrutujemy jeszcze kilku. Ustawmy ich pozycję do obrony, żeby sami atakowali. No, udało się nam fantastycznie obronić zamek Lorda Manikina. Więc udało się nam. Kolejna misja zakończona, wydaje mi się, już w sympatycznym stylu, a nie tak jak na początku, kiedy to ninja wszedł i zadowolony sobie myśli, że nic takiego zapasu. Nie będzie. Nie można tutaj tego zmusić. Wiadomość od szczura. No. Znów to samo. Nie do wiary, po prostu otaczają mnie sami idioci. Jak to możliwe, że ty pobiłeś moje wojsko? No cóż.
zwycięstwo. To się nazywa taktyka wojenna, mistrzu Sun Tzu. Muszę przyznać, że jestem pod ogromnym wrażeniem twoich osiągnięć militarnych. Sam często myślałem o tym, żeby rozprawić się z tym żałosnym szczurkiem. Jestem pewien, że możemy dojść do porozumienia, które przyniesie korzyści obu stronom. Podstęp wyczuwam, wiecie? Ale to wszystko zobaczycie już w kolejnym odcinku. Ja tym razem będę się żegnał z wami. No jeszcze posłuchamy sobie, co nam mają tutaj właśnie do powiedzenia. Więc zobaczmy, jak się rozpocznie misja ósma. Serdecznie góręki. Przyjmij gratulacje za sposób, w jaki poradziłeś sobie z ostatnim zadaniem. Teraz stajemy jednak przed jeszcze większym wyzwaniem. Wyrusz natychmiast w kierunku granic ojczyzny. Zabierz tylko kilku najlepszych ludzi. Wszystko się wyjaśni, kiedy dotrzesz na miejsce. No dobra, zobaczymy. Niemal zajeździłeś swoje konie na śmierć, gnając na spotkanie z lordem. W końcu spotkałeś posłańca od Ser Długoręki, który wręczył ci list z opisem twojego zadania. Szpiedzy donieśli nam, że szczur szykuje ostatni desperacji. Słuchajcie, bierz miejsce na spichlerz. Przeczytajcie sobie jak chcecie. Tą misję zobaczycie w kolejnym odcinku. Ja żegnam się z wami, pozdrawiam bardzo serdecznie. Trzymajcie się i do zobaczenia sobie razem. Hej!